Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zgodnie z obietnicą stylizację z rzeczami z ostatniego hola lumpeksowego. Będą to dzisiaj krótkie stylówki, ponieważ pogoda się trochę zmienia i boję się, że nie zdążę tego nagrać. Kochani, pierwsza propozycja to te spodnie, które pokazywałam Wam i w których właściwie prowadziłam tego hola. Spodnie są super, ze świetnym designem według mnie i kolory, jedne z moich najbardziej ulubionych. I ostatnio byłam w takim body, już tego nie będę pokazywać dzisiaj. Propozycja z bluzką. Przepiękna jedwabna bluzka z haftami. Jest to troszeczkę kolorowe. Przyznaję, że dużo się tu dzieje, ale według mnie kolory bluzki i te piękne hafty bardzo ładnie pasują do spodni. Można coś takiego włożyć. Myślę o takim ubraniu na przykład na jakiś letni festiwal, jak już wrócimy do normalności. I postanowiłam pokazać Wam właśnie tą piękną jedwabną bluzeczkę w tym wydaniu. I ona w dodatku ładnie kontrastuje ze spodniami, nie zlewa się to w jakąś jedną całość. Może wygląda nawet to troszeczkę jak taki kombinezon. Do tego dobrałam paseczek koronkowy, który pokazywałam już w jednym programie, z śliczną klamrą, również z takim motywem liści. To jest taki vintage'owy pasek. I zobaczcie, jak to wygląda z różnych stron. Wydaje mi się, że całkiem ciekawa, fajna stylizacja, bardzo kolorowa, to na pewno. Buty również są dosyć zwariowane w kolorze praktycznie spodni i też z takimi kwiatkami, z elementami koloru. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta stylizacja. Za chwilę zobaczycie następną z tymi samymi spodniami. No i kochani, druga propozycja, troszkę prostsza, jedwabna bluzeczka top, na ramionczkach wsadzony do spodni, pasek i medalion. Ciekawa jestem, która z tych propozycji bardziej się Wam podoba. Mam jeszcze kilka innych pomysłów, ale nie będę przecież pokazywać tutaj wszystkich absolutnie możliwości z jednymi tylko spodniami, więc przechodzimy do następnych stylizacji. No i następna stylizacja. Tutaj te spodnie moje skórzane z przodu, z tyłu, elastyczne, rodzaj leginsów. No i zobaczcie, zostawiłam tą samą bluzkę co do tamtych spodni, żeby troszkę rozjaśnić to, żeby nie było to takie ponure, czarne wszystko. No i te spodenki do tej jedwabnej bluzeczki z medalionem, a na to właśnie kurtka, którą ostatnio pokazywałam, czy też można powiedzieć marynarka, żakiet skórzany z takimi bardzo oryginalnymi rękawkami. To jest troszeczkę taki ekstrawagancki styl według mnie. Pewnie nie na co dzień, może właśnie na jakąś imprezę promocyjną, jak chodzi o styl, czy jak chodzi o muzykę. Ciekawa jestem, co o tym myślicie. Dla mnie to jest bardzo ekstrawaganckie, przyznaję. Bardzo obcisłe, ale na niektóre okazje może być całkiem fajną propozycją taką modową. No i kolejna stylówka, czyli sukienka, którą widzieliście pewnie już być może w programie o letnich sukienkach. Piękna sukienka od Anny Alcazar z koronki i do niej pasek i właśnie też ta marynarka z oryginalnymi rękawami. Propozycja na pewno na jakiś ekskluzywny wieczór. Wydaje mi się, że całkiem fajna propozycja. Fajne zestawienie czarnego z tym takim ostrym zielonym. Mocno się to odcina i mnie się podoba taka stylowa. Fajną kopertową torebkę, albo właśnie taką małą torebeczkę do rączki i będzie świetny strój wieczorowy. No i kochani, następna propozycja moja to ta kurtka brązowa, która też była w holu i zobaczcie, o to właśnie mi chodziło. Świetny styl do jeansów, szczególnie do takich typowych, klasycznych jeansów w kolorze takim średnio niebieskim albo właśnie jasno niebieskim, ale według mnie do każdych jeansów będzie wyglądała ta kurtka super i dodaje takiego właśnie vintage'owego charakteru. Jest też bardzo zgrabna przez ten pasek, który tutaj nam formuje sylwetkę w talii i można nosić do każdego rodzaju obuwia, do trampek. Ja tu założyłam akurat baleriny brązowe. Po prostu tak na co dzień będę chodzić, bo to jest taka kurtka, którą można sobie do codziennych stylizacji używać. Do tego dodatkowo proponuję Wam fajną chustkę, może być w stylu Dzikiego Zachodu. Ja tu mam taką piękną, taki piękny szal z paszminy indyjski. Jeżeli będzie naprawdę zimno, to po prostu na wiosnę sobie coś takiego
wiąże i już jest mi fajnie, przytulnie i ciepło. Bardzo lubię ten styl. Na co dzień jest to jeden z moich ulubionych stylów i czuję się w tym bardzo komfortowo, wygodnie i cieplusieńko. Mam nadzieję, że podobały się Wam te stylizacje. To już wszystkie na dzisiaj. Czekajcie na następne vlogi w poniedziałek i być może w czwartek coś nowego jeszcze pokażę. W poniedziałek na pewno stały vlog. Dziękuję za polubienia. Mam też nowy profil na TikToku, na którym być może wkrótce pojawią się już krótkie, ale fajne filmiki ze stylizacjami. Także zajrzyjcie. Dziękuję za polubienia, za udostępnienia i proszę subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i wciśnijcie przycisk powiadomień. Pozdrawiam! Z rzeczami z ostatniego ciągu.